No was wszystkich bardzo serdecznie, to kolejny materiał z FIFA 14 Ultimate Team. No i co, dziś mecz w pierwszej lidze. W końcu udało mi się do niej awansować, z czego bardzo się cieszę. Ale wy również pamiętajcie, że jeżeli potrzeba wam monet, no to wbijacie na FIFA 14 Gold.pl, tam w łatwy, szybki i przyjemny sposób kupicie sobie monety przelewem bądź SMS-em. No i zobaczcie, co dzisiaj mamy. Dwie bestie, Adebayor i Benteke. Normalnie ich statystyki strzeleckie byłyby na plusie, ale ostatnio strasznie dużo przeciwników rozłącza mi się jeszcze przed samym meczem. No dlatego naliczałem mi te mecze, a bramek wiadomo wtedy nie zdobywam. Zatem zobaczmy, kogo dostaniemy, z kim będziemy musieli się zmierzyć. No i potem zobaczymy, jak sam mecz się potoczy. Dobra, mamy przeciwnika, zaraz zobaczymy, kim on dokładnie gra. Nazwał swój klub Real Madrid. Jest coś przyzwoitego. Nieźle. Ładny przede wszystkim atak. Griezmann, Benzema i proszę, Di Maria. Zatem coś, na co warto zwrócić uwagę. Przeciwnik, który ma naprawdę drużynę niezłą technicznie. Zatem zobaczmy, jak mi to wszystko dzisiaj pójdzie. A pierwsza liga, szczerze powiedziawszy, powiem wam, że stęskniłem się za nią. Dawno tutaj nie gościłem, ale fajnie, że znów mogę powrócić. No i znów zagrać na najwyższym poziomie ligowym. Swoją drogą, jest to mój drugi sezon jakby z rzędu. W pierwszym się utrzymałem, zdobywając 20 punktów od 23 czy tam 2. Było mistrzostwo, także szkoda, że nie udało mi się go zdobyć. No może tym razem, no to przejdźmy zatem do komentowania tego spotkania. Zatem Szyle do środka, to jest Nastri, Adebayor do Benteke. Benteke dobrze do Szyle taką podcineczką, a ten tutaj drybluje na skrzydle, a nie znalazł miejsca do oddania strzału. I z kontrą rusza przeciwnik. Di Maria, Benzema, Modric, dobra wymiana piłek, ale bardzo dobrze Ashley Cole. Niestety Szyle piłkę stracił w dość głupi sposób. Di Maria z piłką wyszedł na aut i David Luiz zaczyna wrzutem z autu. Luiz i tu znów błąd w zagraniu. Brakuje koncentracji moim zawodnikom. Di Maria i nikt tej piłki nie przechwyci. Spokojnie, spokojnie, bo myślę, że spokój i opanowanie to jedna z rzeczy, która może nam się teraz przydać. Richards do Adebayora, ten zgrywa piłkę, no tak ma ten zawodnik grać, podobnie jak Benteke. Zgrywa piłkę, wychodzi na czystą pozycję, Benteke! I tutaj Nasri, pierwszy strzał z dystansu i mamy rzut rożny, zatem jakaś korzyść dla nas. Nasri, niech tą piłkę dobrze dorzuci i oby tak było. Cahill główkę przegrał, jeszcze Szyrle tutaj bombarduje bramkę Lopeza, ale zbyt dużo siły włożył w ten strzał i piłka przeleciała nad poprzeczką. Szyle zaczyna swój bajeczny dribbling. Niemiec, Szyle. Szyle, ależ to sprytnie chciał zrobić. No niewiele zabrakło, a Benteke wyszedłby na czystą pozycję. Tutaj już Di Maria. Di Maria do Modricia. Jest w środku Alonso. Próba prostopadłej piłki. Richards bez większych problemów. Adebayor z Benteke. Benteke, fantastyczne zagranie. Jest szansa na trafienie. Na was! Górą Lopez. I jeszcze raz na was, Adebayor, ależ zamieszanie, jedna wielka kopalina. I górą z tego wychodzi hiszpański bramkarz. Griezmann na skrzydle. Griezmann, zejście do środka i piłka do Iniesty, Iniesta. Dobre zagranie Cahilla, Adebayor, niestety w tej sytuacji na spalonym. Dobre wyjście obrony. No i oczywiście niemalże dwumetrowy offside. Sergio Ramos, krótko do Marcelo, ten ma sporo miejsca na skrzydle i wybiera Iniesta, Iniesta. Richards bardzo niecelnie, niedokładnie. David Luiz, Nasri, no ta klepka może się podobać. Nasri na drugie skrzydło, tu jest Adebayor, piłkę wrzuca, Nasri 1-0, nie, sędzia, boczny arbiter podniósł chorągiewkę, co oznacza kolejny offside, czyli znów no nie zgrali się zawodnicy, nie zagrali dobrze piłki w tempo i jest tego efekt. Ramirez, niedokładne zagranie. Alves bardzo dobrze zatrzymany przez Szyrle i poradził sobie tutaj szczęśliwie Piqué. Dani Alves, no wiadomo, jakie rajdy lubi przeprowadzać ten boczny obrońca, który także no, momentami grał nawet jak skrzydłowy. Tu jednak Cahill faulował i został do ten faul napomniany przez arbitra. Alonso, krótko, Iniesta i jest już Benteke. Christian Benteke, no wszyscy znają tego gracza. Istny czołg
w tej edycji FIFA. Benteke na drugie skrzydło, Szydle! No i intuicyjnie oczywiście ponownie Diego Lopez, narzut rożny i tym razem Jesus Navas weźmie ten korner, Navas! I znów Diego Lopez, bardzo pewnie czuje się dziś w szesnastce hiszpański goalkeeper. Navas na skrzydle, zejście do środka Navasa. Marcelo nie dał się tak łatwo w to wszystko wkręcić. Richards, próba zatrzymania Benzemy nieudana. Karim rozpędza się i rozrzuca piłkę na drugie skrzydło do swojego rodaka. Tu jest Griezmann, Modric! Jest trafienie dla rywala, błąd Czecha. Ten niepotrzebnie moim zdaniem z bramki wyszedł. I ponownie chyba trzeci mecz z rzędu, który dla Was nagrywam. Jest to mecz, w którym jako pierwszy tracę bramkę. I to nie wróży. To nie wróży dobrze. Adebayor na skrzydło do Cola. Ten do Ramiresa. Spokojnie. Teraz piłkę rozegrajmy. Troszkę opanowania by się przydało. Benteke do Navasa. Sam pomysł dobry, ale wykonanie już znacznie gorsze. Marcelo. Marcelo zastanawia się, gdzie piłkę wrzucić. Tutaj Richards dobrze futbolówkę odebrał. Richards niestety źle zagrał i znów skąd atakiem goście. Dobrze ustawiony Cahill piłkę przechwycił. Szydle do środka i nic z tego nie ma. Griezmann tutaj już próbował Benzema, na szczęście nic z tego nie ma. Cole z małymi problemami. Cole na szczęście był faulowany, patrząc tutaj z mojej perspektywy. No i jakoś wyszedł z opresji nasz boczny obrońca. Czech krótko do Cahilla. Ten szuka jakiegoś długiego zagrania. Ma tu Benteke, ten zgrywa. Wiadomo jak świetnie gra głową ten zawodnik. Szydle, próba zejścia do środka. Oddaje strzał, ale tu dobrze ustawiona defensywa wybija tą piłkę. Navas na Benteke. No i wiemy z czego słynie ten zawodnik. On potwierdza swoją klasę, to jak bryluje wręcz w powietrzu. Zawahanie tutaj oczywiście Lopeza, wykorzystał to Benteke, który bryluje w powietrzu, no odskoczył tutaj niemalże na dwie głowy zawodnikowi drużyny przeciwnej, FC Katowice. I jeszcze Benteke z Adebayorem, Adebayor, zablokowany ten wolej. Benteke dobija zbyt ostry kąt i ponownie szansa na trafienie prysła. Ramirez do środka, tutaj bardzo dobrze przystał to Alonso, Di Maria, krótko z Benzema. I znów Cahill dobrze ratuje naszą drużynę wślizgiem. Benteke, jest szansa, Christian Benteke, ależ to zmarnował, no widać, że armata w lewej nodze nie do końca nastawiona, a szkoda, bo okazja była naprawdę dogodna. I znów Lopez zastanawia się, gdzie tą piłkę zagrać, rozrzucić, no i niech zastanawia się nieco krócej i niech gry nie wstrzymuje golkiper Realu Madryt. Piłka jednak ląduje na głowę Benzemy, ale tu Ramirez tą główkę wygrywa. Szydle, Benteke i znów taka klepka, zagranie piłki na skrzydło, ale tu jest... Oj proszę, Alves jednak błąd popełnił! Adebayor! To się nazywa klasyk w powietrzu! No proszę, wyborna cieszynka gracza z Togo. Dosyć prostacko gram w tym meczu, ale cóż, do tego zmusiła mnie powiedzmy FIFA. Ostatnio zbyt dużo bramek traciłem po strzale głową, po takich właśnie głupich dośrodkowaniach. Powiedziałem sobie stop, czas na małą zemstę i niech ona właśnie dziś ma swoje miejsce, niech dopełni się zadośćuczynienie. Jeden mecz taki sobie można zagrać, żebyście mogli zobaczyć, no jak prosto w tej FIFA można czasem zwyciężać w taki najprostszy, najgłupszy wydawałoby się sposób, chociaż dobre dośrodkowanie i taką sytuację bramkową wcale niełatwo sobie wypracować. Benteke znów, świetna główka. Nasri ma sporo przestrzeni i on schodzi do środka. Nasri! No i ta piłka jakoś się przebijała, turlała i nic z tego nie wyszło. Luka Modric, Di Maria, ten ma czas i miejsca, aby się rozpędzić, ale zrobił to fatalnie. Futbolówka mu odskoczyła
na kilka metrów. Kol sprytny wykorzystał ten mały błąd i pikę. No i to jest koniec pierwszej połowy, po której prowadzimy. Mimo że jako pierwsi straciliśmy bramkę, w ciągu 15 minut po straceniu gola zdobyliśmy dwa trafienia, zatem te dwie bestie, które mam z przodu, może nie do końca najszybsze, ale zabójcze w powietrzu, jak i w polu karnym. No, lewa, prawa noga, nie ma tu znaczenia. I patrzcie również, jak statystyki przygniatają przeciwnika po pierwszej połowie. A tak naprawdę troszkę też klasy trzeba przeciwnikowi oddać, albo może bardziej szczęścia. Jeden strzał i od razu trafienie, to się nazywa 100% skuteczność. Tym razem Benteke, Nasri nie zdążył. Bardzo dobrze przeciwnik tutaj moje zamiary przeczytał dostatecznie wcześnie. No i Lopez futbolówkę złapał i teraz odpowiedź rywala, Griezmann, żeby to się nie skończyło bramką. Nie ma mowy o faulu, świetna interwencja Ramiresa i Jesus Navas, ten gracz potrafi się rozpędzić. No i być takim ciężkim do zatrzymania graczem. Oj, proszę, Adebayor dostał świetną piłkę. Adebayor do Navasa i to jest świetne wykończenie Hiszpana, 3-1. Zatem pogrążą swoich kolegów z reprezentacji Jesus Navas. To jest odpowiedź. No po tym ataku, po którym Griezmann był blisko wywalczenia jedenastki, tak się jednak nie stało. My szybko odpowiedzieliśmy i brawo również za dobre rozegranie, ale trzeba najbardziej w tej akcji, myślę, pochwalić Luisa, który świetną piłkę posłał właśnie do Adebayora. Ten wyszedł na czystą pozycję i bardzo mądrze tą akcję rozegrał. Benzema, znów jego dribbling sprawia nam sporo problemów. Modric, Marcelo, Griezmann, David Luiz piłkę strącił, jest rzut rożny. No i tu trzeba zachować 100% koncentrację. Brawo dla Czecha, świetne wyjście. Uprzedza oczywiście Gerarda Piqué. Benteke. Alves popełnia błąd. Christian Benteke! Po raz kolejny, no ta armata z lewej nogi nie funkcjonuje tak jak należy. Dziś chyba tylko głowa najbardziej służy temu zawodnikowi, bo jak widzicie strzały, no cóż, jest w tym siła, ale precyzji niestety brak. Cahill było blisko koszmarnego błędu mojego stopera. Richards już z Navasem, Adebayor, no i to jest ta klepka, zagranie na skrzydło, to jest to, co miało już dziś miejsce kilkukrotnie. Benteke i jest to, co mówiłem, ten gracz, no nie chce dziś trafić nogą, tylko ta głowa mu służy jak najbardziej, zatem bestia po raz kolejny obudziła się, zaprezentowała swoją moc i precyzję przy strzale głową. Griezmann, Luis, Ashley Cole, było blisko błędu. Nasri, dobrze do Adebayora, ten zgrywa piłkę ponownie na skrzydło. Navas, nieudany dribbling, a szkoda, bo zapowiadało się to całkiem przyzwoicie. Benzema i dobrze ustawiony kol zakończył tą akcję. Adebayor, Benteke, no tu ci gracze mogą sobie grać te piłki odbijane głową i teraz Adebayor, Emanuel Adebayor, bardzo dobrze Ramos i nic z tego nie ma, ale Adebayor walczy do końca, pokazuje, no, że nawet po stracie piłki potrafi wrócić, zaangażować się w grę defensywną i piłkę odzyskać. David Luiz, Ashley Cole. Cole, niezła kiwka, niezły dribbling, Szydle i teraz można tą piłkę poklepać, popieścić, no i przygotować kolejną centrę, a może nie, może do środka Szydle i jeszcze raz na skrzydło. Tak jest, troszkę tutaj zabawmy się z przeciwnikiem. Riki Tiki Tango i Benteke po raz kolejny w dogodnej sytuacji, tym razem uprzedził go jeden z obrońców, Griezmann do Di Maria, to jest całkiem konkretny przerzut. Di Maria do Benzemy, ale bardzo dobrze ustawiony Cahill zakończył ten atak do spółki z Kolem. Adebayor, Benteke, no tutaj nawet truchcikiem chciał tu zagrać Benteke, jednak nie wyszło, a szkoda.
No i Szyle wszystko wyjaśnia dalekim wybiciem piłki. No i nawet może to się dla nas dobrze skończy, ponieważ jest szansa, żeby podejść blisko do przeciwnika. I tak jak mówię, taki aut czasem może być dla nas korzystny, tak jak jest i w tym przypadku. Rzut wolny z środka pola, to jest około 35 metrów, tak jak widzicie. I zagrajmy coś po kroju magii i czarów. Benteke, jego volley jak najbardziej nieudany, ale pomysł na rozegranie był całkiem przyzwoity. Marcelo na skrzydle, ma sporo miejsca i to jest długa piłka do Benzemy. Cahill znów, no brakuje mu troszkę momentami przyspieszenia, ale no to ustawianie się jest naprawdę godne podziwu. Adebayor, on na skrzydle tutaj osamotniony, wie co z piłką zrobić. Emmanuel Adebayor, Adebayor! No i mamy z tego rzut rożny na was, już tutaj celuje, mierzy. Chcę to zagrać perfekcyjnie, jednak tak się nie dzieje. Ponownie sporo zamieszania. No i wychodzi zwycięsko z tej akcji przeciwnik. Ale my znów mamy piłkę, znów ją odzyskujemy. Ramirez do Navasa, Jesus Navas, Jesus Navas, zaczarujmy tu na skrzydle naszych przeciwników. I Adebayor, to jest siła tego zawodnika. Ponownie jak Benteke, świetnie dziś czaruje uderzeniami głową. No mimo wszystko staram się, chcę zdobyć bramkę jakimś kąśliwym uderzeniem z dystansu. Mimo wszystko nie daje rady, te główki są w tej nowej FIFA zabójcze. I tak jak mówię, zemsta dziś jest naprawdę słodka. Ostatnio przeciwnicy no niszczyli mnie tymi kolejnymi to trafieniami z głowy. Czy to był Aubameyang, czy też taki Benteke, bądź ktoś inny pokroił chociażby Jovetića, to naprawdę za każdym razem strasznie irytowało. Szczególnie bramki tracone w 90 minucie w podobny sposób. Dośrodkowanie i wszystko kończyło się bramką. O dziwo, zawodnik mógł być o dwie głowy niższy, a główkę i tak wygrywał, a ja traciłem cenne punkty. Tym razem role się odwracają. No i sami zobaczcie, jak okrutnie można grać, posiadając takie dwie bestie z przodu. Także jeżeli chcecie się odegrać na kimś, no to polecam wam dwa żądła z przodu wręcz. Griezmann na spalonym wyraźnie tutaj, Francuz spalił, a nie, minimalnie. Tutaj widzę, że Cole zaspał. No i gdyby on utrzymał linię, naprawdę byłby to kilkumetrowy spalony. Richards krótko do Navasa, Jesus Navas, Jesus Navas, Griezmann, proszę bardzo, jak go wyczuł Griezmann. Uderzenie z dystansu, ale tutaj Czech bez większych problemów i spokojnie wyrzuca sobie piłkę. No aż na taki komfort możemy sobie pozwolić, żeby właśnie, no nawet tak dosyć lekkomyślnie zagrać Czechem. Griezmann, Griezmann! I wszystko się kończy na rękach Petra Czecha, niezła interwencja. No i proszę, David Luiz, on również chciałby tu zdobyć trafienie w tym spotkaniu. Ramirez nie faulował, zdaniem arbitra. Jest i Richards, traci piłkę Marcelo! I znów Petr Czech radzi sobie z tym uderzeniem. Ramirez! No i to jest koniec spotkania. Sędzia zakończył męczarnię mojego przeciwnika. No i proszę, Adebayor, Benteke z jedną wstawką tutaj Jesusa Navasa, jeżeli chodzi o te pozostałe trafienia z głowy. Tak oto kończy się to spotkanie. Wielkie lanie dostał przeciwnik. Pierwsza liga. No i tutaj po raz kolejny próbuje się utrzymać. Mamy już 6 cennych punktów, zatem oby ten sezon był dla mnie mistrzowski, albo chociaż zakończył się przynajmniej utrzymaniem. To tyle z mojej strony, nie zapomnijcie o cenie tego materiału i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.